Dzień dobry, obok mnie Natalia Bucyk. Dzień dobry. Po meczu, który chyba gdzieś tam mógł przyprawić sympatyków Polonii, lekki stan przez zawołowy przynajmniej. Na pewno, nas też. Troszkę ten, znaczy może poza końcówką, ale troszkę ten mecz się ułożył chyba odwrotnie niż ten w Warszawie, bo na początku to wy prowadziłyście, potem Mux jakby miał, wydawało się, że mają mecz pod kontrolą, ale jednak to wy w drugiej połowie, w samej końcówce, no może nie w samej końcówce, ale gdzieś rzeczywiście w tej końcowej fazie meczu przejęłyście tą kontrolę. No tak, no my wiedziałyśmy, że to będzie trudny mecz. To nie jest nasza hala, kosze nie są komfortowe. No i gdzieś te rzuty czasem nam nie wpadały tak, jakbyśmy chciały, no a za to poznaniankom jak najbardziej. Mhm. No ale ja jak biegałam po boisku już w tej końcówce, to mówię, wygramy to. Przecież my nie takie mecze wygrywałyśmy. My jesteśmy najlepsze w końcówkach. I mocno, mocno wierzyłam w zespół i wiedziałam, że to pociągniemy. Bo już nieraz czułyśmy te emocje. Wiedziałyśmy, jak to jest przegrywać w końcówkach i ten mecz pociągnąć. Myślę, że duże doświadczenie naszych zawodniczek i ten spokój taki wewnętrzny, że właśnie kroczek po kroczku my to pociągniemy. Mhm, czyli dzisiaj świetne zawody rozegrała Ania Pawłowska. To też jakby dawało gdzieś tam wam troszkę taką otuchę, że macie zawodniczkę, której można dzisiaj podać i jest szansa, że mimo ten rzut nie siedział wam z dystansu, to że w jej przypadku wpadnie, albo że przynajmniej będą rzuty wolne po faulu? Oczywiście, no Ania zagrała koncertowo. Bardzo jej gratuluję za ten mecz i dziękuję. Myślę, że w moim imieniu, imieniu całego zespołu bardzo nam dzisiaj pomogła. No i bardzo, bardzo dużo wniosła do tego. Ta jej ostatnia trójka naprawdę no, dała nam wygraną. Byłyście jakby przygotowane, że to mogą być aż tak ciężkie zawody, że dosłownie w ostatnich sekundach będą się decydowały losy meczu? Może nie w ostatnich, ale wiedziałyśmy na pewno, że to będzie bardzo, bardzo trudny mecz, że dziewczyny się nie położą, no i że będą zadziorne do końca. Dzisiaj o 20:00 mecz Pruszkowa, zespołu z Pruszkowa, MKS Pruszków z AZS Korona Politechnika Krakowska. Czy masz z tej dwójki kogoś byś wolała do gry w finale? Nie wiem, czy bym wolała, lecz tak mogę powiedzieć, że myślę, że Pruszków to wygra. Że jednak będą grały u siebie i to może być ich bardzo dużą przewagą. Czyli jest, no jest spora szansa na to, że ten finał będzie wewnętrzną sprawą Mazowsza. Na ile jakby pewien handicap, jeśli tak się rzeczywiście stanie, bo tego nie wiemy, ale gdyby tak było, to na ile jakby to, że już dwa razy wygrałyście w rundzie zasadniczej z dziewczynami z Pruszkowa, będzie takim jakimś waszym dodatkowym atutem przed tą ewentualną rywalizacją? Myślę, że największym naszym atutem będzie to, że my znamy te dziewczyny. My wiemy, jak one grają. Znamy też salę. Nie będzie ona nam tak do końca obca. Jednak jakbyśmy grały w Krakowie, to myślę, że pod tymi względami byłby to dla nas mecz trudniejszy. No to w takim układzie chyba życzę, żeby to był Pruszków. Tak troszkę mi się wydaje, skoro Natalia tak przeczuwa. Znaczy, ja mówię o tym, co może pójść jakby na naszą korzyść. Ta sala i to, że je znamy. Nie, no jasne, trzeba jeszcze rozegrać zawody i się okaże, kto danego dnia będzie lepszy. Jesteśmy tuż przed Wielką Nocą. Jakie plany na święta zdradzisz? Ja jadę do Polkowic. Tak, ja jadę do rodziny narzeczonego w tym roku na święta. Okej, to wszystkiego najlepszego dla ciebie, dla twoich bliskich, odpoczynku, radości i do zobaczenia po świętach. Dziękuję bardzo. Również życzę wesołych świąt wszystkim kibicom, no i wszystkim wolontariuszom i ludzi, którzy nas wspierają. Bardzo, bardzo dziękuję w imieniu Natalii i jeszcze też myślę, że możemy zarówno życzyć wesołych świąt, jak i też podziękować miastu stołecznemu Warszawa. Serdecznie dziękujemy. Jak najbardziej za wspieranie przygotowania i udziału koszykarek SKK Polonia Warszawa w pierwszej lidze kobiet, w której zawędrowały dzisiaj do finału i bardzo im tego gratulujemy i bardzo się cieszymy. Dziękujemy bardzo.